Dzisiaj w internecie nikt nie jest anonimowy. Brutalnie przekonał się o tym francuski gracz CS-a, który omal nie stracił życia, a to tylko dlatego, że pokonał w grze nie tą osobę, co trzeba. W 2010 roku we Francji doszło do zaskakującego incydentu, w którym 20-letni Julien Barrault został uwikłany w zbrodnię, której motywem był CS, a dokładniej jego przegrana w CS-ie. Podczas jednego z meczy przeciwnik Juliena, Mikael, stale go wyzywał w grze, stosując typowy trash talk popularny wśród wielu graczy gier kompetytywnych. W trakcie gry Julien został zabity nożem przez Mikaela, co wśród społeczności counter-strike'owej jest aktem najwyższego upokorzenia przeciwnika. W końcu jest to gra strzelankowa, a ty pozwoliłeś przeciwnikowi podejść do siebie na blisko i to jeszcze dać się zabić. I to był właśnie moment, w którym Francuz nie wytrzymał i postawił sobie za cel zemstę. Nie mając nic innego niż tylko nick przeciwnika, Julien rozpoczął krucjatę trwającą ponad 6 miesięcy. Po tym czasie udało mu się namierzyć swoją ofiarę, a wraz z danymi jej adres. Udał się do miejscowości Cambrai, niedaleko Paryża i zapukał do drzwi swojego internetowego przeciwnika sprzed pół roku, który zapewne zapomniał o całej sprawie gamingowego trash talku jakieś 30 minut po tym, jak ona się wydarzyła. W Julienie jednak złość narastała przez ponad 6 miesięcy. Gdy drzwi do mieszkania się otworzyły, a w nich stanął Mikael, mężczyzna zauważył przed sobą wściekłego nieznajomego, który szybkim ruchem wbił kuchenny nóż prosto w klatkę piersiową lokatora, mijając jego serce o zaledwie 2 cm. Zemsta niemal się dokonała, ale na szczęście Mikael przeżył atak. Julien został zatrzymany przez władzę w ciągu godziny od zdarzenia i umieszczony w areszcie. To właśnie podczas przesłuchania ujawnił, że jego jedyną motywacją była chęć zabicia Mikaela za upokorzenie jego samego w grze. Wyrok okazał się być żartem ze strony francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Jesteś zagrożeniem dla społeczeństwa. Jestem szczerze przerażony nieproporcjonalną reakcją, jaką mógłbyś wywołać, gdyby ktoś spojrzał na ciebie w niewłaściwy sposób na ulicy, powiedział sędzia, wlepiając 2 lata pozbawienia wolności i bilet na badania psychiatryczne, ponieważ jego ofiara przeżyła atak. 2 lata za próbę zabójstwa. Uważajcie na to, co i komu wypisujecie w internecie, bo nigdy nie możecie być pewni, kto właśnie zapukał do waszych drzwi.